No to witam ponownie. Kolejny miesiąc i kolejne zmiany w moim zbiorniku. Tak pokrótce, jak wygląda z zewnątrz. Oczywiście filtr dalej pracuje. No a co nowego? Przede wszystkim tu można zaobserwować ręcznej roboty dyfuzor CO2. Poszedłem pomysłem ludzi, którzy umieścili parę informacji na temat łatwego, taniego sposobu dozowania dwutlenku węgla, czyli korek lipowy, sztykawka i dwie butelki. Jeden to oczywiście zacier, drugi woda do oczyszczania gazu. No i to tak wygląda pokrótce. Bardzo fajna, delikatna, malutka mgiełka. Stosuję go już 8 dzień. CO2 plus CO2 wpłynie. Ten oto właśnie. Co jeszcze z nowości? Wczoraj kupiłem lampę LED-ową. Nie wiem, czy to będzie widać. Dwa paski nakleiłem dodatkowo do oświetlenia. Daje to sporo więcej światła, światła białego. Od razu piasek i wszystko inne dostało żywszego koloru, zwłaszcza nocą, jak się ogląda akwarium. No, no to tak to na razie wygląda. Roślinki rozwijają się. Na razie batalia z glonami chyba wygrywam, bo widać tutaj po tym anibusie, który przestał być obrastany tym niedobrym glonem. Widać też po tylnych roślinkach. No i moja kabomba. W sobotę, czyli dwa dni temu, obcięłem ją, bo już była za wysoka, za długa, więc poprzycinałem do połowy. No i widzę, że puszcza kolejne pędy. Starsze umieściłem tutaj z boku. Może wyłączę chwilowo to doświetlenie. Tam sobie oczywiście mieszka moja ostatnia mała rybka z trzech, które tam wcześniej się uchowały. Została już tylko jedna. No mam nadzieję, że uda się jej dorosnąć do takich rozmiarów, żeby te brzęki jej nie zżarły. Już jej niewiele brakuje. Teraz jej tak pewnie nie zobaczymy. No ale zrobiłem tutaj taki mały schowek dla tych rybek, które by może by się jeszcze wytarły. Mech jawański. Widzę, że też się przyjmuje. Na początku był taki ciemnawy, jakby zaczął umierać, ale widzę, że odbija. Nie wiem, czy to za sprawą dwutlenku węgla. Ale tak czy owak nie stoję w miejscu. Cały czas wymyślam to już nowe rzeczy. No i dalej martwi mnie ten trawnik, którego niestety nie mogę zbudować. Kupiłem tutaj gwiazdy wodne. Trzy na razie. Zobaczymy, jak się ukorzenią. Może uda się je jakoś rozplęgnąć na dalszą część akwarium. Na pewno jeszcze będę chciał tych kabomb troszeczkę więcej dorzucić. Tak stopniowo będę je przycinał i bardziej w tył je umieszczał, żeby zrobić jeszcze większe schronienie dla mniejszych rybek. No i tyle. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.